16 czas na najważniejsze informacje z regionu w Kurierze Mazowieckim. Natalia Nowak-Podbrożna, dzień dobry. W Twierdzy Modlin uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia polskich spadochroniarzy uczcili pamięć kadetów II Rzeczpospolitej. Uroczystości odbyły się w setną rocznicę III Powstania Śląskiego. W walkach o przyłączenie ziemi śląskiej do Polski w 1921 roku wzięło udział ponad 100 uczniów ze szkół kadetów we Lwowie i Modlinie. Dowódcy cenili ich za odwagę, a zwłaszcza ludność śląska, która na pewno w nich widziała wsparcie ze strony innych regionów Rzeczypospolitej dla Śląska. Podczas uroczystości odbył się apel poległych w obronie ojczyzny kadetów. W Twierdzy Modlin przed wojną ukończyło szkołę kadetów kilkuset wychowanków. Nie byli to tylko żołnierze, byli to również naukowcy, byli to również artyści, byli to znamienici sportowcy, olimpijczycy. Liceum imienia polskich spadochroniarzy w Płocku jest jedną ze 185 szkół w Polsce, w których uczą się kadeci. Szkoły przygotowują przede wszystkim do matury, bo należy o tym pamiętać, że to są licea ogólnokształcące, ale również przygotowują do służby w różnego rodzaju formacjach mundurowych. W płockim liceum uczy się ponad 300 kadetów.